Witaj na moim kanale Janusz Danielczyk, fizjoterapeuta z pasją. W dzisiejszym odcinku pokażę Ci etap rehabilitacji 82-letniej pacjentki po upadku. Jest to etap wchodzenia i schodzenia ze schodów na poziomie jednego piętra. Pacjentka wchodzi, schodzi z asekuracją. Oczywiście wykonuje całą pracę sama. Aby dojść do tego etapu, pacjentka musiała wykonać etapy pośrednie. Najpierw musiała nauczyć się chodzić na wolnej przestrzeni bez chodzika. Teraz jest elegancko. O, świetnie, bardzo fajnie. No, bardzo dobrze, no tu już jest elegancko, fajnie. Kolejny etap to chodzenie na tyle pewne, że była w stanie zatańczyć ze mną tango na weselu swojego wnuczka. Obecny etap to samodzielne chodzenie pacjentki po mieszkaniu do drzwi oraz od drzwi zejście po schodach oraz wejście z powrotem i wrócenie do pokoju. Wszystko dzieje się na poziomie na razie jednej kondygnacji. Kolejna próba. Teraz będzie przemarsz na schody oraz zejście ze schodów i wejście po schodach. Wielkość jednego piętra. No, wstajemy, idziemy na schody, na klatkę, tak, samodzielnie. Ja tu będę z boku tylko czuwał, żeby się nic nie stało. Dobrze, bardzo, idziemy. Miało, dobrze. No trzeba do tej klatki dojść, do drzwi. No ja wczoraj też tak robiłam. Nie, nie, nie. Bardzo dobrze. Nie pójdę do tego, tylko muszę dojść. Radę panu bez asekuracji? Co? Da radę panu sama? Co mam? Sama da radę? Da, da radę, ale to tak skoro się trzymać. Dobrze, tu jeszcze delikatna asekuracja, na wszelki wypadek. Pacjentka bardzo ładnie idzie. No i jeszcze pół piętra. Da radę? Pan teraz też chwilę odpoczynku i z powrotem. Ja, to jest problem. Moment, moment, moment. Moment. I tu jest pacjentka, która ma mnie chodzić, czyli pacjentka lepiej wychodzi niż schodzi. Weszliśmy na górę, teraz trzeba wrócić. Oj. Bierzemy na ten, a to tu położony, tak. Pan to jesteś wysoko, kolana pani unosi. Tak, dobrze, 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 ja dobrze, się nie przewracam. No dobrze, ładnie pani trzyma. Tylko wysoko kolana, wtedy będzie dobrze. Tak, to bardzo dobrze. Wysoko kolana, biodra w przód. Thank you.
O, fantastycznie, gratulacje. W swojej fizjoterapii stosuję głównie masaż rozluźniający kończyny dolne oraz różne formy terapii manualnej. Jest to terapia punktów spustowych albo rozluźnianie mięśniowo-powięziowe. Do tego mnóstwo ćwiczeń wzmacniających nogi i ogólno wzmacniających całe ciało. Często są to ćwiczenia tak zwane bierne, gdzie pacjentka leży, ja wykonuję za nią ćwiczenia, a celem tych ćwiczeń jest pogłębienie zakresu ruchów oraz przywrócenie właściwych wzorców ruchowych. Natomiast potem pacjentka samodzielnie wykonuje zalecone dla niej ćwiczenia czynne, które może wykonywać bez mojej pomocy. W efekcie końcowym jesteśmy na etapie takim, że pacjentka jest w stanie zejść ze schodów i wejść po schodach na górę na poziomie jednej kondygnacji. Pracujemy dalej, ażeby potrafiła zrobić to samo na poziomie dwóch, trzech, a potem czterech kondygnacji. Jeżeli ten film był dla Ciebie wartościowy, to łapka w górę i zapraszam do komentarzy oraz subskrypcji kanału.